Mamy za sobą węgierskie wybory, ale nie dlatego chciałbym o nich mówić, że zepsuły humor Fransowi Timmermansowi, który był dzisiaj w Polsce, chociaż też o tym powiem trochę i dlaczego mu zepsuły, ale przede wszystkim dlatego, że z tych wyborów węgierskich coś dla Polski wynika. To znaczy, oczywiście to jest inny kraj, inna struktura społeczna, a jednak strategia Viktora Orbana, to już jest jego trzecia kadencja, a jeszcze wcześniej miał jedną z przerwą, więc jest doświadczony w rządzeniu. Ale Viktor Orban wygrał te wybory na konfrontacji. Na wyraźnej konfrontacji, a nie na tak zwanej zgodzie i zasypywaniu podziałów. To znaczy on atakował rywali, a nie próbował ich oswajać czy neutralizować. Atakował, a wręcz piętnował ich. I zrobił węgierskie wybory wokół plebiscytu w gruncie rzeczy, wokół suwerenności, patriotyzmu i czegoś, co bym nazwał kulturową odrębnością Węgier. I ludzie to zaakceptowali. Być może w wypadku małego narodu, na Węgrzech mieszka 10 milionów Węgrów parę milionów poza Węgrami, więc pewno to jest łatwiej. Ale jednak nasi politycy mogliby wyciągnąć wniosek, że być może fredrowskie zgoda, Bóg wtedy rękę poda, nie jest taką dobrą receptą polityczną. Że podziały może mobilizują także tych, którzy niekoniecznie są twardymi zwolennikami konkretnej partii. Gdyby spojrzeć na wyniki, 134 miejsca dla Fideszu i tego jego małego sojusznika, który właściwie też jest Fideszem, plus 25 mandatów Jobbiku, to jest 159 mandatów na 99 dla prawicy, czyli tylko 40 dla lewicy i środka. Nie sądzę, żeby Węgry tak bardzo się różniły od Polski, że u nas byłoby inaczej. Trochę inaczej pewnie tak. Z tym, że Viktor Orban ma za sobą coś, co jest w Polsce częścią elektoratu Platformy Obywatelskiej. Że tam ten elektorat popiera Orbana, a w Polsce popierałby Platformę. I to pewno też wynika z tych ostrych podziałów, z tego niepodlizywania się, z tego, że trzeba być jednoznacznym do tego stopnia, że jeśli się nie jest takim jednoznacznym, to się prowadzi taką miałką politykę. Przykładem tej miałkiej polityki, poza oczywiście tą korupcją, kłamstwami i tak dalej, był Ferenc Gyurcsány, czyli socjalista. I ci socjaliści tak zostali zepchnięci właściwie do ściany przez Orbana. Mówię o tym dlatego właśnie, że przy całej tej specyfice, czyli zagospodarowywaniu także tego elektoratu, który w Polsce głosuje na Platformę, Viktor Orban pokazał, że długofalowo pewne rzeczy się nie opłacają. On na przykład przetrwał bardzo długie lata konfrontacji ulicznej, czyli ulica i zagranica nie zniszczyły Fideszu i Orbana. W Polsce zdaje się, że po pierwszym okresie, po pierwszym roku władzy, która się nie przestraszyła ulicy i zagranicy, mam wrażenie, że po drugim roku już trochę się boi. Przykład Orbana pokazuje, że może nie warto się bać i że kilkudziesięciotysięczne nawet manifestacje, przecież Węgry są mniejsze, a też były kilkudziesięciotysięczne w Budapeszcie i to na okrągło, nie muszą robić wrażenia. Znaczy, jeśli ktoś jest krótko w polityce, to jest typowe zresztą dla dziennikarzy, to różni dziennikarzy od polityków, że zajmują się prawie wyłącznie bieżącą polityką i wyciągają z niej wnioski. Natomiast doświadczony polityk nigdy nie poddaje się takim chwilowym trendom. To charakteryzuje Jarosława Kaczyńskiego w Polsce, Viktora Orbana na Węgrzech,
ale też w jakimś sensie, może Państwo mi nie uwierzą, Grzegorza Schetynę, który też jest doświadczonym politykiem, mimo że nie wygląda. Tak, i się tak wypowiada, jakby nie miał o tym pojęcia, ale jak tak wziąć pod uwagę to takie wewnętrzne kombinowanie, to on jest całkiem w tym sprawny i on też nie ulega takim bieżącym trendom, bo gdyby ulegał, to by się zapisał do tych efemeryt, które przecież zniknęły po paru miesiącach. A jednak się nie zapisał i przetrwał. Ale Grzegorza Schetynę zostawmy, bo to nie nasza bajka w tym opowiadaniu. Natomiast chciałbym, żeby rządzący w Polsce wyciągnęli jednak parę wniosków z Viktora Orbana, szczególnie pan prezydent Andrzej Duda, i się mocno zastanowili, czy poszukiwanie tego mitycznego środka, który de facto jest miazgą, czy jakimś takim niebytem, to jest opłacalne, dlatego że jeszcze nikt w Polsce wyborów w oparciu o to centrum nie wygrał, natomiast wszyscy bardzo chcą. To znaczy, jeśli nikt nie wygrał, to znaczy, że coś w tym musi być, bo mówienie o tym, że Lech Kaczyński wygrał wybory w oparciu o to centrum, czy Andrzej Duda wygrał wybory, bo prezydenckie wymagają szerszego poparcia, jest moim zdaniem nieporozumieniem, dlatego że raczej pociągnęli ludzi, którzy by nie poszli na wybory, że zaktywizowali czy spolityzowali, jak to mawiał Roman Dmowski, te warstwy, które tak średnio były spolityzowane. To mówię dlatego, że mam wrażenie, że polityka po 2 latach rządów zaczyna być taką, po pierwsze trochę dryfem, mówiłem już Państwu o tym takim momencie bezideowym, obecnej władzy. Ta bezideowość ją dopadła, brak takich nowych, mobilizujących pomysłów, a także pewien lęk. Jeśli się już trochę rządzi, to zasiewa się strach, że może trzeba coś zmienić, żeby dla samej zmiany, że to jakoś zmieni nastawienie wyborców także. To bywa zwykle złudne, dlatego że trudno powiedzieć, kogo się zyskuje, natomiast dość łatwo jest powiedzieć, kogo się traci. Oczywiście w wypadku pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo zaraz przejdę do jego weta, może być takie wrażenie, że jak się skonfrontuje na przykład z Donaldem Tuskiem latem 2020 roku, to wszyscy zacisną zęby i powiedzą, że będzie powtórka z konfrontacji Wałęsy z Kwaśniewskim w 1995 roku. Wielu ludzi z obrzydzeniem nie chciało przecież głosować na Wałęsę, a poszli, bo nie chcieli na postkomunistę głosować. I że to może być ten kazus, ale tu się można przeliczyć oczywiście. Więc patrzmy na Budapeszt trochę tak, jak żeby się czegoś nauczyć i może nie przesterowywać polityki tam, gdzie uzyski są wątpliwe, a straty są duże. Oczywiście nie przekładajmy tego, co jest na portalach społecznościowych, czyli sporej agresji wobec prezydenta Dudy i takiej niechęci wobec obozu rządzącego, że za dużo tam jest ludzi takich miękkich, wątpliwych. Takie dość ostre są ataki na pana profesora Glińskiego, na pana ministra Gowina z różnych powodów. Właśnie dlatego, że jest takie poczucie, że się oddaje pole w tym miejscu, gdzie tego w ogóle nie trzeba robić. Teraz dlaczego Franz Timmermans był taki jakiś nieswój dzisiaj w Polsce? Ja myślę, że on nieprzypadkowo ustawił tę wizytę na 9 kwietnia, czyli na dzień po wyborach węgierskich, ponieważ oni byli przekonani w Brukseli, w Komisji Europejskiej, że Orban nie powtórzy nawet ubiegłorocznego wyniku, znaczy sprzed 4 lat, z 2014 roku. Przypomnę, że wtedy Fidesz zdobył mandatów 117, czyli nie miał już konstytucyjnej większości. Miał wcześniej o 4 lata, a 4 lata temu już nie miał. Teraz zdobyli 134, czyli o 17 więcej. I cały czas będąc atakowanymi i cały czas konfrontując się z przeciwnikiem, czyli był uzysk wyraźny, 17 mandatów na plus, a wszyscy się spodziewali, że będzie mniej. Oczywiście węgierska ordynacja jest specyficzna, bo mając 48% głosów, ma się prawie 68% miejsc w parlamencie, w Izbie Niższej, no ale to też jest, w Polsce też ordynacja Donta trochę tak daje, że PiS mając 37 z groszem też zyskał większość.
ale na Węgrzech jest łatwiej tę większość zdobyć, no ale większość konstytucyjną łatwo nie jest, bo przecież wszyscy w tej konkurencji startują. Więc Timmermans i myślę to całe otoczenie jego w Komisji Europejskiej sądziło, że Orban zdobędzie może ze 105 mandatów, w tym 199-osobowym parlamencie. I będzie powód do tego, żeby powiedzieć, proszę bardzo, sami się izolujecie, tendencja, wyborcy was karzą, my robimy słusznie, wybierając sobie Polskę i Węgry jako tego czarnego luda, którego trzeba gnębić. No ale okazało się, że Orban spektakularnie zyskał. Więc pan Timmermans musiał być bardzo z tego niezadowolony, bo nie sposób tego w jakikolwiek korzystny sposób, na jakąkolwiek korzystną modłę zinterpretować sobie. Wszystko, co robił Orban, było właściwie przeciwne takim liberalno-lewicowo-centrowym receptom na to, jak wygrać wybory, tym bardziej w trzeciej kadencji. Okazało się, wbrew tym wszystkim twierdzeniom, on to zrobił i w gruncie rzeczy to jest czarny sen w Europie, no bo wciąż jest ten Orban i nie wiadomo, co z nim zrobić. W dodatku taki Orban, który przez swoje kontakty z CSU, a trochę także z CDU i obecność w Europejskiej Partii Ludowej, ich tam trochę detonuje. To znaczy był entuzjastycznie witany na konwencji CSU. W Europarlamencie zwykle 80% chadeków i chrześcijańskich i tej Unii Chrześcijańsko-Społecznej nie głosuje przeciwko Orbanowi, czyli jest zupełnie inna i przeciwko Węgrom, zupełnie inna sytuacja niż w Polsce. I to oczywiście Polskę wzmacnia. Dlatego, że skoro Viktor Orban po zwycięstwie wymienił wyłącznie dwóch polskich polityków, czyli Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, to znaczy, że to nie jest lipny ten sojusz i ta przyjaźń. I on będzie się tego trzymał, został wzmocniony tu wewnętrznie, czyli to jest kłopot dla Unii Europejskiej, ewidentny kłopot. Bo nie da się tak łatwo pójść tym tropem, jakim oni chcieli pójść, czyli także Węgrom wytoczyć procedurę z artykułu 7. I to jest też moje zastanowienie nad tym, czy nasza taktyka wobec Unii Europejskiej jest dobra. To znaczy na pewno te gesty przyjazne, jak on teraz wita się z polskimi politykami, to widać pewną wylewność. Oczywiście to jest teatr, więc jest w tym mnóstwo udawania, a nie szczerości. Więc widać, że im także trochę na tym zależy, żeby zakończyć ten spór. Natomiast mam wrażenie, że koncentrowanie się na artykule 7 nie ma większego sensu, ponieważ on jest bardzo trudny do przeprowadzenia i być może my strzelaliśmy kulą w płot po prostu, bo artykułu 7 nie da się uruchomić. Oczywiście da się uruchomić 7.1, czyli zrobić nam złą opinię, ale z tym można żyć. Viktor Orban żył z tym długo. Nawet go zaliczyli w takim raporcie Freedom House chyba, do krajów półdemokratycznych. No i co z tego? Ja widziałem, jak się te raporty robi, będąc w Waszyngtonie, więc powiem Państwu, że jak kartka spadnie, tak kraj ma punkty. Albo a, ci tam z tego. To jest absolutne dziadostwo, powiedzmy. Merytorycznie to jest niepoważne w ogóle. W Polsce traktuje się to serio. Jakiś nawiedzony dziennikarz jeden napisze na przykład raport na temat danego kraju, bo ma kumpli w opozycji i zepsuje opinię całemu krajowi, bo ma takie hobby. Więc takimi rzeczami nie ma się to specjalnie przejmować, bo to metodologicznie jest kompletne, przepraszam za wyrażenie, badziewie. Natomiast oczywiście strategicznie jest ważne, żeby sobie ułożyć stosunki z Komisją Europejską, bo przecież te kwestie budżetowe postępują w bardzo szybkim tempie. Tylko z wszystkich komunikatów, szczególnie ostatnich Günthera Oettingera, komisarza niemieckiego w Unii Europejskiej, wynika, że ten związek między praworządnością a budżetem zostanie jednak wpisany i to wpisany na poziomie Rady Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada głosowania większością zwykłą, czyli można przegłosować wszystko i tam zapewne zostaniemy przegłosowani. Tam ministrowie branżowi występują i ambasadorowie przy Unii Europejskiej i to nam realnie grozi. Ale nie dlatego, że w Polsce ktoś chce
likwidować demokrację, a na Zachodzie w to wierzą. Nie, absolutnie nie. Chodzi o pieniądze oczywiście. To znaczy kraje płatnicy plus po odejściu Wielkiej Brytanii nie chcą płacić na klasyczny fundusz spójności, czyli nadrabianie opóźnienia przez kraje, które później wstąpiły i miały ten naturalny słabszy rozwój ze względu na zaszłości. Oczywiście ceną za te fundusze spójności było otwarcie rynków i danie zachodnim firmom ogromnej przewagi. Przez lata, zanim Polska wstąpiła do Unii, to prawie przez 10 lat była otwarta dla firm i kapitału, także państwowych, o czym świadczy France Telecom, który kupił te PSE. Więc to miało wyrównywać to otwarcie i pewnego typu kolonizację przez zachodni kapitał, a teraz wszystkim się to znudziło i mówią, że dlaczego my mamy właśnie na was płacić, radźcie sobie sami. I wymyśla się ten współczynnik praworządności tylko po to, żeby uzasadnić niechęć do płacenia tych pieniędzy na Fundusz Spójności, a przede wszystkim w Polsce jakie pieniądze są ważne. To jest tak proste jak w programie 500+, czyli pieniądze do ręki. Fundusz Spójności to są pieniądze do ręki, nawet jeśli wiele potem trafia do zachodnich firm, które realizują różne programy. I także fundusze rolne są takim prostym środkiem jak 500+. Natomiast wszystko inne jest skomplikowane i my w tym nie mamy żadnych szans. Słyszę niepokojące sygnały z rządu, że Polska byłaby za tym, żeby te pieniądze, które by nie poszły ewentualnie na Fundusz Spójności, bo nie dałoby się ich obronić, przekierować na innowacyjność. No to jest bajka po prostu, dlatego że po pierwsze ci wszyscy, którzy mają przewagę technologiczną nad nami, to oni wygrają te granty, a nie my. Poza tym oni tam mają te wszystkie układy, to ich urzędnicy przyznają te granty i to ich programy będą premiowane przede wszystkim, więc my w takiej otwartej konfrontacji, nawet gdybyśmy mieli świetne programy na te granty, przegramy z kretesem po prostu i dostaniemy z tych pieniędzy nic albo jakiś marny ochłap po prostu. Więc złudzenie, które widzę w części rządu pokutuje, szczególnie w tej związanej z premierem Gowinem, że my zaskoczymy Unię Europejską swoimi świetnymi pomysłami i przechwycimy te pieniądze, to lepiej już z tego zrezygnować i w ogóle tego nie negocjować, bo tu nie mamy najmniejszych szans. Mamy szansę w takich, za przeproszeniem, prostych pieniądzach, bez żadnych kryteriów i jakichś tam mrzonek innowacyjnych, że to się uda. Bo gdyby miało się udać, to już Polska by w tej innowacyjności poczyniła jakieś postępy. Byłem niedawno u swoich kolegów w Poznaniu, gdzie mają świetne centrum interdyscyplinarne do takich badań podstawowych. Dużo sprzętu, świetne pieniądze i beznadziejne programy, które tam się robi. Albo żadne, albo takie, które są totalnie wtórne, które robiłem będąc w Stanach Zjednoczonych 20 lat temu. To brzmi może fatalnie, ale tak jest niestety. Tu nie ma się co łudzić, że to jest dla nas jakiś atut i że my jesteśmy w stanie w tej konfrontacji wygrać, więc lepiej porzucić te złudzenia i skupić się na obronie tego, co już jest, korzystając z tego, że Francja będzie bronić funduszy rolnych, bo im tam milion rolników wysypie w Paryżu kilkaset ton czegoś i prezydent Macron zmięknie po prostu. Mówię o tym wszystkim dlatego, że ja nie potępiam tej strategii Mateusza Morawieckiego, broń Boże, żeby zawrzeć pokój z Komisją Europejską, tylko mam wrażenie, że na najwyższym poziomie to pokój trzeba zawrzeć z Angelą Merkel, a nie z Junckerem czy z Timmermansem, bo oni o niczym nie decydują. To znaczy, jeśli by się udało przekonać Niemcy, że nie trzeba tego zmieniać, to tak będzie w Unii Europejskiej. Natomiast jeśli przekonamy Junckera, a Niemcy się nie zgodzą, to tak nie będzie. Bo to jest oczywiste, bo to Niemcy mają decydujący głos. I poszedł sygnał z Berlina, z tego co wiem, a to są dobre źródła, żeby zawrzeć pokój z Polską,
Ale jeśli my pójdziemy w tych negocjacjach trochę w złą stronę, to zawrzemy pokój w sprawach, które nie są dla nas istotne, a tam, gdzie są kwestie istotne, czyli gdzie są pieniądze i gdzie można nas uderzyć po kieszeni i odebrać nam te środki z Funduszu Spójności, to je nam odbiorą. I nic na to nie poradzimy, bo przegłosują to na zasadzie zwykłej większości. Więc można by się zastanowić, czy nie stosować strategii jednak takiej jak Viktor Orban. To znaczy i kija, i marchewki, bo my najpierw stosowaliśmy wyłącznie strategię kija, a teraz wyłącznie marchewki. I ani jedna, ani druga może nie być skuteczna, więc trzeba robić na przemian. I tak Viktor Orban postępuje z Unią Europejską. I ja bym nie uważał za coś strasznego, bo to się pojawiło parę tygodni temu. Ja zresztą o tym rozmawiałem z panem prezesem Kaczyńskim parę lat temu już. Czy przy wszystkich zastrzeżeniach jednak nie starać się włączyć do Europejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie. Viktorowi Orbanowi daje to oczywiste korzyści, nam też by dawało. Oczywiście jest kwestia tego, czy oni by na to poszli. Mogliby pójść na to, żeby pokazać, o proszę bardzo, ucywilizowaliśmy ich. Ale nie uważam tego za pomysł abstrakcyjny i nie wart rozważenia. Nawet jeśli tam nam się wiele rzeczy nie podoba, trzeba wchodzić w to, co daje nam wymierne korzyści. I może zastanowić się nad zmianą taktyki, jednak na taką, w której się często konfrontuje, żeby potem coś złagodzić. To mi pozwala mówienie o tej taktyce przejść dość płynnie do tych kwestii, które tu w polityce krajowej zdominowały ostatnie dni, czyli sprawy nagród, premii i sprawy ustawy degradacyjnej. Otóż politycznie reakcja Jarosława Kaczyńskiego jest zrozumiała, ponieważ ten kryzys gnił, rozrastał się o kilka tygodni za długo. Nikt nie działał, żeby go zahamować, a to się okazało bardzo nośnym elementem kampanii opozycji. Nie tylko ten konwój wstydu, bo to oczywiście tam jest jakaś taka zabawa, zawsze tego typu gry i zabawy były prowadzone. Natomiast rzeczywiście społeczeństwo jest czułe na to, jak władza traktuje wspólne pieniądze. Jarosław Kaczyński zrobił jedyną rzecz, jaką mógł zrobić, czyli uciekł do przodu. Ja to nazwałem wysadzeniem płonącego szybu naftowego. Jak się pali, to trzeba wysadzić, żeby ugasić pożar. I z tym naddatkiem oczywiście, on jest populistyczny, no bo cała ta awantura jest populistyczna, żeby obciąć pensje posłom o 20%, samorządowcom i także coś zrobić ze spółkami Skarbu Państwa, które i tak płacą dużo mniej niż płaciły za poprzedniej władzy. Jak mówię, to jest polityczne rozwiązanie skuteczne, natomiast merytoryczne rozwiązanie to nie jest żadne oczywiście, bo problem tego, jak wynagradzać polityków i jak wynagradzać ludzi z drugiego szeregu w rządzie. Niby to nie dotyka tych, którzy są, nie są sekretarzami, podsekretarzami stanu, ale on jest istotny. I oczywiście, gdy spojrzeć procentowo do średniej krajowej, to ci nasi parlamentarzyści nie mieli tak źle, bo gdyby wziąć średnią krajową w gospodarce narodowej 4272 zł za 2017 rok, to jest dokładnie chyba 2,81 tej średniej. To jest to 12 526 poselskie, albo tam 2,82. Czyli to jest więcej niż w Niemczech, gdzie jest 2,54. Więcej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie jest 2,10. I w większości krajów, takich jak Szwecja, Finlandia, Francja, gdzie to jest poniżej 2. Więc w tym sensie to tu nie ma jakiejś wielkiej krzywdy. Oczywiście w liczbach bezwzględnych to jest dużo mniej, bo tam są wyższe pensje po prostu. No ale nie jest też tak jak we Włoszech, gdzie parlamentarzyści zarabiają ponad 4,6 średniej krajowej, a w Japonii nawet prawie 5,2. No ale to są takie kraje mocno płacące politykom. Podobno, żeby zlikwidować korupcję u zarania, paradoks polega na tym, że i Japonia, i Włochy słyną z tego, że są mocno skorumpowane, więc jak się okazuje, pieniądze nie są żadną gwarancją tego większe, że się przestanie kraść czy brać łapówki. Akurat może być dokładnie odwrotnie.
Więc ten problem będzie narastał, bo oczywiście będzie kwestia tego, kto idzie do polityki. Przy okazji zwracania nagród można powiedzieć, no dobra, ktoś nie zwróci, bo nie będzie w stanie, bo jakby to wziąć za ostatnie 2 lata, to w wypadku niektórych osób jest ponad 100 tysięcy złotych. Jestem pewien, że większość z nich te pieniądze wydała po prostu. Więc albo muszą się zadłużyć, żeby oddać te pieniądze, albo ich nie oddadzą i jakby wypadną z polityki. Oczywiście mogłoby mieć to pewien sens, bo przyjdą nowi. Tylko problem jest taki, ilu z tych, jak nazwę ich arywistami, będzie pracować dla dobra wspólnego, czy starać się zdobyć kapitał zaufania, wpisać to sobie w CV za mniejsze pieniądze, żeby potem być dobrymi, sprawnymi politykami. Obawiam się, że znaczna mniejszość, a nie większość oczywiście. Bo w końcu ci, którzy rok sobie popracują, za przeproszeniem, za frajer, zaczną się zastanawiać, no może by gdzieś na boku dorobić, bo przecież. A jedyną dopuszczalną formą dorobienia jest działalność akademicka. A tylu akademików właściwie nie ma. No można być posłem zawodowym, znaczy nie być posłem zawodowym i pracować w swoim dawnym zawodzie, ale większość ludzi idzie do parlamentu, żeby więcej zarobić, a nie mniej, bo to są ludzie z takich zawodów jak nauczyciele na przykład. Najwięcej w Sejmie jest nauczycieli. Nauczyciel nie zarabia więcej jak poseł, czyli nie ma tych razem z dietą 12 526 zł, jak jest obecnie w Sejmie. Więc można na tym coś zyskać, ale niekoniecznie trzeba. I oczywiście to posunięcie Jarosława Kaczyńskiego może spowodować, że opozycja się opamięta i po jakimś paru miesiącach refleksji wróci do stołu i wszyscy uzgodnią, że te pieniądze spłacone polityką są za małe, ale obawiam się, że do tego w ogóle nie dojdzie. I że i przez wybory samorządowe, i przez wybory parlamentarne w 2019 roku to wciąż będzie podnoszone. I oczywiście wysadzenie tego szybu płonącego spowodowało, że to już nie będzie przedmiot ataków, no bo oczywiście ucięliśmy sprawę, oddali pieniądze, więc nie ma problemu. A wszystko to, co z przeszłości, będzie obciążało raczej opozycję. Ale na dłuższą metę, jak mówię, nie jest to żadne rozwiązanie, ponieważ wprawdzie dość cynicznie wymieniłem Japończyków i Włochów jako przykład tych, którzy no, sobie nie radzą mimo tych większych pieniędzy. Ale gdyby to traktować statystycznie, no to negatywna selekcja jednak jest związana z małymi pieniędzmi w rządzie, na różnych stanowiskach, szczególnie na zapleczu ministerstw. Oczywiście większe dostają ci, którzy są blisko ministra, jakieś gabinety polityczne, ale to jest tylko, to jest mała liczba. No. Gdyby nawet się czepiać tych ministrów, wiceministrów, to jest raptem 200 osób w Polsce. Czy 200 osób w Polsce zarabiających na przykład po 20 tysięcy to jest jakiś problem? Dla opinii publicznej to jest problem, ale faktycznie to nie jest żaden problem, dlatego że jeśli ci ludzie decydują o tym, że budżet traci na przykład 30 miliardów, 40 miliardów, 50 miliardów i nikt nie rozlicza, bo to są sumy spoza wyobraźni masowej, to co jest lepsze? Oczywiście żadnych gwarancji nie mamy, że ci lepiej opłaceni nie będą ani skorumpowani, ani będą lepiej rządzić. No ale może jakby przerwie się tę negatywną selekcję, czyli bo oprócz tych, którzy naprawdę chcą coś zrobić dla dobra publicznego i chcą to robić za małe pieniądze, czyli nie idą do polityki, żeby się bogacić, to jest cała grupa takich, którzy idą do polityki, żeby się bogacić. I przecież znany Państwu przykład Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska od 18 lat, który przyszedł do polityki jako golec, a w polityce zrobił 7 mieszkań, masę kont, pieniędzy i tak dalej, to pytanie z czego? W dodatku kupując nieruchomości od firm, które zależą od jego planów przestrzennych. Przecież to jest tak korupcyjne, że w każdym normalnym kraju to już by albo ten człowiek siedział, albo wszyscy ci, którzy robili z nim te układy, już by byli wysadzeni w powietrze. U nas jest takie cackanie się, chociaż to jest ewidentnie korupcyjny układ. Więc jeśli ktoś zostaje na przykład prezydentem i potem decyduje o sprawach takich, że sobie tam mieszkanie taniej dostanie, coś takiego. To jest niedopuszczalne zupełnie. To jest w kategoriach korupcyjnych rzecz niebywała. I wszyscy patrzą na to przez palce, jakby to była ach, taka drobna
taka drobna cecha charakteru. No nie jest ona drobna, dlatego że im wyżej się jest, tym bardziej lekkomyślnie się podejmuje decyzje i tym bardziej podsiębiernie się działa. Więc ja nie mam żadnej recepty na to, że podwyższenie spowoduje pozytywne zmiany, ale w części pewno by spowodowało jednak, bo część ludzi, którzy nie chcą przejść do polityki, jednak by się na to zdecydowało. Oczywiście inną kwestią jest to, czy do polityki powinni trafiać wyłącznie ludzie, którzy bardzo chcą. Bo zwykle ci, co bardzo chcą, to nie mają kwalifikacji. No tak to jest. Jak jest taki zagorzały miłośnik, ja patrzę na to zawsze jednak ostrożnie. Jak kierowałem kiedyś sporą firmą, jaką jest gazeta, to na tych takich bardzo zakochanych w pracy miłośników patrzyłem ostrożnie i zwykle słusznie, bo to okazywało się, przepraszam za wyrażenie, że to byli albo wariaci, albo ludzie nieodpowiedzialni po prostu. Zwykle tak nie jest, że jak ktoś się do czegoś wyrywa, to jest takim fantastycznym kandydatem. Więc nie mam żadnej dobrej recepty na to, jak pozyskiwać nowych ludzi do polityki, tym bardziej, że polityka stygmatyzuje. Jak się jest u władzy, to jeszcze można to jakoś znieść, ale jak się było tak jak Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat w opozycji, to mnóstwo ludzi od uniwersytetów po zwykłych urzędników odczuło bardzo mocno tę stygmatyzację i przecież przychodzili nawet do prezesa Kaczyńskiego w pewnym momencie, czy oni mogą zawiesić swoje członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, bo nie mają z czego żyć. Bo im nie dają żyć po prostu. I to przecież jest powszechne. W Warszawie jest oczywiście ogromny nacisk mediów i pewne rzeczy można upowszechnić, ale poza Warszawą, w mniejszych miejscowościach, ta patologia przecież była tak oczywista, że ludzi się zniechęcało. A o tym trzeba myśleć, że jednak jeśli karą za to, że się jest aktywnym w polityce, ma być tego typu stygmatyzacja, czy jedyną nagrodą negatywną, no to się nie pozyska nowych ludzi do polityki. Te partie zamarły w Polsce na poziomie 40 tysięcy członków, największe, może już nawet mniej, bo one specjalnie nie chcą tego liczyć. I to nic z tego nie wynika. Wprawdzie Niemcy to jest 80 ponad milionów ludności, ale te duże partie są naprawdę masowe, bo jednak mają około 450 tysięcy członków. To też jest dużo mniej, bo przecież SPD sięgała miliona jeszcze 10 lat temu, czy 15, a Chadecja dochodziła do 900 tysięcy, ale jednak jest zupełnie co innego, jak się partia ma 450 tysięcy członków, to nawet selekcja spośród samych członków partii pozwala jednak dobór kadrowy mieć znacznie lepszy niż w wypadku małej partii kadrowej, bo wtedy, jeśli się obsadzi wszystkich, jakoś tam użyje jedni w komisjach, tu w tym czy owym, w samorządach, to brakuje ludzi. Fizycznie brakuje. Wierzcie mi Państwo, że w wyborach samorządowych, które będą jesienią tego roku, już jest problem tego, kto ma startować, jeśli ma się wygrać i potem spełniać te wszystkie obowiązki od sejmików, od rad gmin po sejmiki wojewódzkie. To nie jest wcale taka prosta sprawa, że w polityce zawsze jest swoboda działania. I opinii publicznej wydaje się, że, przepraszam za wyrażenie, politycy są głupi, nierozsądni i nie potrafią zagospodarować tego potencjału. Tylko tego potencjału zwyczajnie nie ma, bo ludzie się nie wyrywają do tej roboty. Poza tymi wariatami, przepraszam bardzo za to skojarzenie, i tymi wszystkimi, którzy bardzo chcą, a nie bardzo mogą czy umieją. Więc ten jeden problem został jakoś tam zaduszony, bo został wysadzony w powietrze, ale on będzie istniał. I drugi problem został wysadzony w powietrze przez prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że on i partia nie są zainteresowane dalszym losem ustawy degradacyjnej, którą pan prezydent zawetował. Oczywiście dla dużej części elektoratu i dla samego Prawa i Sprawiedliwości to był szok, bo tego się nie spodziewali. Chociaż można się było tego spodziewać. Ja nie podzielam tych argumentów, że nie ma tej drogi odwoławczej, bo ona jest. Artykuł 12, 13, 14 to przewidują. Tyle tylko, że nie przewidują tego dla Wrony, czyli artykuł 2. No ale Wrona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie w 2012 roku ogłoszona organizacją przestępczą o charakterze zbrojnym. Skutkiem wyroków karnych, oczywiście wyrok dostał tylko Kiszczak, bo Jaruzelski, Tuczapski i
Siwicki nie stawali przed sądem z powodów zdrowotnych podobno. Natomiast inni członkowie tej wrony nie stawali, bo postawiono tylko kierownictwo tej organizacji przestępczej. Więc oczywiście jest pytanie, czy ci inni to też to są członkowie organizacji przestępczej. Ale zwykle na świecie jest tak, że się z tym nie dyskutuje. Nie można zostać posłem, mając wyrok karny. Nie można kandydować po prostu. Więc jak się należało do organizacji przestępczej o charakterze zbrojnej, to z mocy prawa się po prostu coś traci i tyle. I nie ma tutaj odwołania. Z tym można dyskutować, ale wcale nie trzeba. Jest mnóstwo precedensów tego rodzaju. Jak analizowałem procesy karne, jakie wytaczali ubecy i komuniści, których dotknęła takie rozwiązanie tam w Czechach na przykład, na Węgrzech, w Rumunii czy w NRD, to oni przegrywali te procesy w Strasburgu jednak, bo ten sąd uznał, że można jednorazowo zrobić coś takiego, jeśli chodzi o organizacje tak obciążone różnymi winami, grzechami, jak komuniści czy tajne służby systemu komunistycznego. Więc mnie to miłosierdzie wobec wrony trochę zadziwia, szczerze mówiąc. I oczywiście formalnie można by zgłaszać taki problem, że faktycznie nie ma, oni nie mają prawa odwołania, ale wszyscy inni mają oczywiście i mogą być reprezentowani nawet ci, którzy nie mają rodziny, bo organizacje kombatanckie czy stowarzyszenia mogą w ich imieniu występować. Mówię o tym dlatego, że te argumenty, które przedstawił pan prezydent Duda, są formalnie, prawnie, może mają jakieś znaczenie, ale gdyby popatrzeć na to od tej strony, o jakiej państwu opowiadam, to jest sprawa dość oczywista i wcale nie trzeba by kruszyć kopii wokół tego. Myślę, że jest kwestia raczej tego, czy parę osób chciało się jakby uratować spod tej gilotyny, na przykład generała Hermaszewskiego. Nie wiem, czy państwo dzisiaj czytali, ja nie czytałem tego tekstu o nim, ale tak bez tego tekstu wiem, że to nie był żaden zaskoczony, tylko dość gorliwy wykonawca i był dumny z tego, że jest w tej wronie, a nie, że tam przypadkowo go zapisali i on teraz gdzieś opłotkami chodził. Więc tam Order Lenina to jest jakby trochę inna działka, ale oczywiście jakoś go nie wyrzucił, zdaje się, przez okno w tym. Tylko tam powiesił w tym statku. No ale to mniejsza z tym, jakie są motywy. I tu także prezes Kaczyński zadziałał tak, że wysadził ten płonący szyb. No i teraz prezydent będzie zwoływał jakieś narady, tylko czy jest sens? Oczywiście to ma ogromne znaczenie ideowe i moralne, ale jeśli to ma być taką karykaturą znowu i mamy się roztkliwiać nad członkami wrony, niewielu ich żyje skądinąd, to może nie warto po prostu. Dylematy moralne prezydent miał z odbieraniem stopni osobom zmarłym. No tak, to są takie dylematy, natomiast można je było zgłaszać trochę wcześniej. Ta sprawa została ucięta, ale ona pokazuje, że tak jak po wetach prezydenckich do ustaw sądowych, ja to mówiłem zresztą tutaj państwu, że ta kohabitacja, że raczej to będzie kohabitacja, a nie zwykła współpraca między PiS i jego rządem, a prezydentem jest już trwała. Że po ustawach sądowych stało się coś takiego, co już nie wróci na stare tory i można mówić różne ładne rzeczy o tym, że my tu ten sam obóz, te same wartości i tak dalej. Dzisiaj odsłaniać tablicę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Sejmie wspólnie, ale to wiadomo, że to już tak nie będzie, jak było przed wetem sądowym, a do końca prezydentury, do wyborów prezydenckich jest jeszcze nieco ponad 2 lata i te problemy będą narastać, bo jak sądzę, prezydent sobie myśli tak, że jak go zaatakuje na przykład taki Donald Tusk w kampanii wyborczej, jeśli Donald Tusk wystartuje, a wiele na to wskazuje, napisałem taki tekst dzisiaj, odsyłam państwa w tygodniku sieci na temat planu Tuska, no to pan prezydent Duda powiedział, no jak, przecież Kwaśniewski to tu nie wetował, Komorowski nie wetował, a ja proszę bardzo, w tak istotnych sprawach postawiłem się, czyli jestem lepszy od nich na tle własnego obozu politycznego i to jest rzeczywiście argument nie do odparcia.
Tylko jeśli tak ma wyglądać te dwa lata, to będzie wiele momentów kłopotliwych, no bo nie wszystkie ustawy można wysadzić w powietrze, tak jak tę degradacyjną, bo niektóre się nie dają. No tak się nie dało zrobić z tymi sądowymi, bo gdyby je w ten sposób wysadzić w powietrze, to by ich nie było po prostu. Pewno by zniknęły naciski z zewnątrz, ale niewiele by to zmieniło, bo tu by się nic nie działo, jeśli chodzi o sądy. Albo by powstawały takie problemy, jak teraz z KRS-em, kto i na jakich warunkach ma zwołać pierwsze posiedzenie, czy ten organ ma działać. Każdy, kto ma ochotę, wypowiada się jako Trybunał Konstytucyjny, łącznie z panią prezes Małgorzatą Gersdorf, że ona uważa, że jest niekonstytucyjny, to co się tym zajmować. No każdy tak może mówić, ale żyjemy w państwie prawa jednak. I nie pani Gersdorf jest wykładnią legalności ustaw, tylko Trybunał Konstytucyjny, czy on się podoba, czy nie. I tak będzie. Nic to nie zmieni. Mówię o tym dlatego, że tych różnych tarć, im bliżej kampanii wyborczej, będzie więcej. A im bardziej będzie pewność, że wystartuje w tej kampanii Donald Tusk, a wiele za tym przemawia, to musi być bardzo silny kandydat. Mimo że ten mit jego jest oczywiście mocno zużyty, ale przy całym poparciu, bo muszą państwo wiedzieć, że ten jego pomysł jest dość mocno, on jest dość mocno naciskany zarówno z Berlina, Paryża, jak i z Komisji Europejskiej, bo im chodzi o odzyskanie Polski. Nawet w tym, że odzyskają prezydenturę. Więc to jest wręcz projekt międzynarodowy. Gdyby Tusk startował, to byłby to projekt popierany zewsząd, z zagranicy. No bo to jest jeden z tych przyczółków, który realnie można odwojować i przeciągnąć Polskę na tę stronę, gdzie była przez lata i bardzo było to opłacalne dla Unii Europejskiej, no, dla najważniejszych europejskich stolic. Więc im bliżej będzie tej konfrontacji, być może z Donaldem Tuskiem, tym trudniej będzie wybrać sobie zupełnie nowego kandydata i tym trudniej będzie żyć z tym, jeśli prezydent będzie wetował kolejne ważne ustawy. A może to robić właśnie dlatego, żeby sobie robić grunt pod przyszłą kampanię prezydencką. Pomijam już to, czy prezydent będzie finansowany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat oficjalny, bo to w tej chwili nikt tego nie podważa, ale przecież trzeba się nad tym całkiem realnie zastanawiać, czy taka decyzja zapadnie. Ale jak mówię, w miarę upływu czasu będzie bardziej podbramkowo i coraz mniejsze pole manewru. Więc tych problemów jest całkiem sporo, a będzie jeszcze więcej. Tym bardziej, że wciąż od mojego ostatniego wystąpienia, nie wiem, 2 tygodnie minęło. Czyli to nie jest dostateczny czas, żeby się pojawiły te nowe idee, które mają się pojawić. Mam nadzieję, że pojawią się 14 na konwencji Prawa i Sprawiedliwości i że wtedy w krótkim czasie po tej konwencji będzie taki nowy ożywczy impuls, który przyniesie no, pokonanie tego takiego specyficznego marazmu. Bo uwikłanie pana premiera Morawieckiego w te doraźne wojenki, on w wielu sprawach już nie występuje na pierwszej linii, to zrozumiałe dla mnie, bo nie powinien być ze wszystkim identyfikowany, tylko powinien mieć czas na rządzenie. Bo jaki jest problem pana premiera Morawieckiego moim zdaniem? On ma mało czasu na rządzenie. Natomiast większość czasu pochłania mu rozwiązywanie bieżących spraw, które są albo nieistotne, albo są mało istotne, a w które został uwikłany jakoś tam i zaangażował się, a teraz nie może się z tego wyplątać. Podstawowym jednak zadaniem premiera jest rządzenie, przede wszystkim kierowanie gospodarką i to tak, żeby ona... Makrowskaźniki są oczywiście pozytywne, ale to wynika z bardzo wielu czynników. Natomiast musi być znowu jakiś taki bodziec, który powszechną wyobraźnię zorganizuje. No i tutaj decydujące zdanie czy słowo należy oczywiście do premiera. I premier musi mieć czas na rządzenie, a nie rozwiązywanie dodatkowych spraw. Widzę, że już trochę mniej pan premier przemawia na uroczystościach patriotycznych. To jest oczywiście ważne, bo to buduje wspólnotę,
ale w Polsce jest za wielu chętnych do przemawiania w kwestiach patriotycznych, a zbyt niewielu do zajmowania się konkretnymi problemami. To wszystko jest ważne, utrwala pewne wartości, natomiast trzeba mieć świadomość, że nie od tego jest przede wszystkim szef rządu, a nawet w niewielkim stopniu powinien być od tego. Wiemy, jakie wartości wyznaje i to nam wystarczy. Nie musi składać co tydzień czy co dwa dni deklaracji podczas różnych uroczystości, że on jest tam z tego samego drzewa wartości, bo to zaczyna być jakby czymś zastępczym zamiast rzeczywiście podejmowania decyzji i faktycznego rządzenia, a w gruncie rzeczy premier w Polsce i niewiele może, i dużo może. Mając jednak tak potężne spółki Skarbu Państwa i różne dźwignie, może jednak znacznie więcej niż by się wydawało i powinien z tego korzystać po prostu. Korzystać i to na takiej zasadzie, że nie biega z wszystkim do pana prezesa Kaczyńskiego. To powinien być ten poziom zaufania, że nie relacjonujemy każdej decyzji. To jest ten nawyk z przedwojnia, z czasów takiej no, marszałka Piłsudskiego, gdzie wszyscy, jak państwo czytali Strzępy Meldunków Sławoja Sławo i Składkowskiego, to tam ta ideologia jest opisana znakomicie. Wezwanie, Sławoj biegnie i tylko kiwa głową, tak, panie marszałku, rozumiem, ale jeszcze chciałbym coś, do widzenia, nie mamy o czym gadać. I to trochę tak wygląda w tym systemie władzy, kiedy jest ośrodek decyzyjny, nie pokrywa się z faktycznym ośrodkiem rządowym, ale tak być nie powinno. I żeby państwo nie mieli złudzeń, to nie jest tak, że tego wymaga prezes Jarosław Kaczyński. Nic podobnego. On się wręcz temu sprzeciwia, tylko wszyscy biegną do niego po to, żeby mieć krycie, żeby mieć bezpiecznik, że oni sami się na nic nie narazili. I to jest fatalne po prostu, bo to opóźnia wszelkie decyzje i to powoduje, że jest ta specyficzna dwuwładza. Przecież przy całej ogromnej wiedzy o polityce i o rządzeniu Jarosława Kaczyńskiego, to przecież nie jest na bieżąco w resortach, w kancelarii premiera i nie wie, co trzeba konkretnie zrobić, więc za przeproszeniem, zawracanie mu głowy w każdej takiej sprawie też jest trochę niepoważne. I może to już będzie przeszłość, ale z moich informacji wynika, że pan premier Morawiecki trochę uległ temu zwyczajowi meldowania o tym, co robi, chociaż nikt tego meldowania specjalnie od niego nie oczekiwał. Bywały takie momenty, że się oczekuje konsultowania różnych rzeczy, ale przecież nie można tego doprowadzić do jakiejś karykatury. Po to się jest premierem dużego państwa, żeby pokazać właśnie tę decyzyjność i podejmować decyzje i nie bać się za nie odpowiedzialności. Jak pani premier Szydło wystąpiła tak na moment w tym Sejmie z takim ostrym przemówieniem, które potem de facto zostało tak zdyskontowane, że na odwrót niż zamiary, to miałem wrażenie, że i opinia publiczna i ludzie tego obozu, no tak wreszcie ktoś chce tak działać. To nie chodzi mi o to, jaki był efekt tego wystąpienia pani premier, bo to było w sprawie takiej bardzo drażliwej. Natomiast sam styl, czy takiego zachowania, czyli trochę orbanowski, no jest potrzebny, no bo ludzie chcą widzieć, że ktoś za przeproszeniem trzyma to wszystko w garści i chce rządzić. Bo jak nie chce rządzić, no to jest problem, tak? Nie ma czegoś takiego jak kolektywny rozum czy kolektywne decyzje. To bolszewicy tak robili, chociaż de facto nigdy tego nie było oczywiście. To było takie alibi, żeby nie odpowiadać potem i nie trafić do gułagu albo kulą w łeb nie dostać. Ale to nie jest zasada, która jest rozsądna, ponieważ zbiorowa odpowiedzialność jest wyłącznie nieodpowiedzialnością, a zbiorowy rozum to jest zbiorowy brak rozsądku po prostu. Musi ktoś, po to się wybiera lidera, żeby on za to odpowiadał i nie trzeba się tego bać ani tego unikać.
I na koniec chciałbym do tego, co się jutro zdarzy, nawiązać, czyli tej 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, odsłonięcia pomnika. No bo znowu to nie odbędzie się w jakiejś spokojnej atmosferze, bo walka z tym jest jednym z celów opozycji, szczególnie tej takiej ekstremalnej, gdzieś tam po poboczach, a bardzo mocno podpuszczanej przez tę parlamentarną, bo to jest jej na rękę. I to jest oczywiście smutne. Jest smutne z jednego fundamentalnego powodu. Po II wojnie światowej, a przedtem też nie znam takiego przypadku, jednocześnie nie zginęło tyle ważnych osób dla jednego państwa. Jednocześnie. Bo na wojnach ginęły różne grupy, kilku generałów mogło zginąć, ale nie zginęło całe dowództwo wojska, prezydent, mnóstwo posłów, ministrów i ważnych polityków. I to jest wystarczający powód dla każdej opcji politycznej, każdych czasów, każdego państwa do tego, żeby zrobić z tego nadzwyczajne wydarzenie i nadzwyczajnie to upamiętnić. To nie jest żadne naginanie, przeginanie. To jest taki dramat, który żadnemu demokratycznemu państwu, ani w XX, pomijając okropności wojny i to, jak ginęły miliony ludzi, ale jednorazowo nie zginęła taka liczba ważnych dla państwa ludzi nigdzie. Nigdzie. Więc to jest tak nadzwyczajne wydarzenie, że tu nie ma dyskusji o to, kto, co. Wszyscy powinni być zainteresowani tym, żeby to godnie upamiętnić. I oczywiście jest czymś haniebnym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpuszczana przez własną partię, wojowała z tym, no bo z czym się wojuje? Z pamięcią o największej tragedii własnego narodu? To tak jakby się sprzeciwiała, nie wiem, przy wszystkich proporcjach upamiętnieniu Katynia. Przecież to absurd jest. Po co robić z tego jakąś wojnę polityczną? To jest obiektywnie w warunkach światowych największy dramat w czasach pokoju i musi być godnie uczczony, tak samo jak powinien być dogłębnie wyjaśniony. Tu nie ma żadnego sporu i nie ma najmniejszego powodu, żeby się ścigać w tym wyjaśnieniu, że coś musi być na 10 albo za rok, albo nie ma najmniejszego powodu. Dlatego, że skoro nie ma dostępu do dowodów, to trzeba to robić systematycznie, właśnie zeskanowano ten istniejący bliźniaczy samolot, nanosi się tam różne, robi się badania materiałowe za granicą. To jest wszystko to, co się powinno robić. W tej sprawie nie ma najmniejszego powodu. Zawsze w takiej sytuacji wymieniam katastrofę z października 1986 roku na granicy Mozambiku RPA, gdzie zginął ówczesny prezydent Mozambiku Samora Machel. Była komisja oczywiście z bardzo dobrym ekspertem brytyjskim, która tę sprawę w ciągu 2 lat wyjaśniła, ale potem 4-krotnie do tego wracano, w tym po 25 latach. I nikt się temu nie dziwi po prostu. Pojawiają się nowe fakty, nowe okoliczności. RPA była niedemokratycznym krajem. Było podejrzenie, że był zamach na kolaborującego z Moskwą Machela, więc to wszystko trzeba było wyjaśnić. I tu jest podobna sprawa, więc dwa aspekty. Nie ma najmniejszego powodu, żeby robić konflikt, jakikolwiek konflikt wokół upamiętnienia największej tragedii w pokojowych czasach, dziejach narodu polskiego. I nie ma najmniejszego powodu, żeby się spieszyć z wyjaśnieniem tej katastrofy, jeśli nie ma możliwości dotarcia czy przebadania bardzo konkretnych dowodów. Ja jako człowiek, któremu bliska jest metodologia naukowa, wręcz patrzę z pewnym przestrachem na to, jak łatwo ludzie formułują wnioski na podstawie małych przesłanek. To nie potrzeba tego robić po prostu, bo się kompromituje samą metodę i kompromituje się to wydarzenie, które się chce wyjaśnić. Naprawdę nie ma żadnego powodu. To jest tak, że nauka zrobi swoje, jeśli będzie tylko miała możliwości, czas i dostateczny materiał do rozpatrzenia. Ale oczywiście nic takiego, spodziewam się, że jutro będą jakieś zadymy, będą jakieś gorszące
sceny i będzie próba przypisania tej tragedii, jej upamiętnieniu, partyjności, co, jak mówiłem, jest totalnie bez sensu i on to właściwie kompromituje wszystkich tych, którzy tak uważają. Wylało się w ostatnich dniach w Onecie, nawet w Gazecie Wyborczej, że my też płakaliśmy, my też, chyba nad tym, że pan prezydent spoczął na Wawelu, bo nie widzę innego powodu tego płaczu. Jest próba przewekslowania tego na taki sentymentalny kicz. Ja nie mam nic przeciwko temu, bo to są często szczere uczucia, że ktoś płacze pod wpływem emocji, ale 8 lat po tym wszystkim robienie przedstawienia i zamienianie tego w taki sentymentalny kicz dla pensjonarek jest to obrzydliwe po prostu. Bo przecież nie o to chodzi, żeby upamiętnić czy przywołać ten żal, tylko żeby cyrk właśnie wokół tego robić i powiedzieć, wy macie swój cyrk, to my wam wejdziemy na wasz teren i będziemy robić swój cyrk wokół tego. To się nie powinno dziać i w każdym kraju, którego by dotknęła taka tragedia, tego cyrku by nie było, bo wszyscy są poważni i powinni poważnie to traktować. I przyznam państwu, że z pewnym lękiem oczekuję jakiegoś szczątkowego raportu. No bo on będzie częścią różnych dywagacji, które nie powinny padać. Jestem absolutnym zwolennikiem, żeby mówić tylko o rzeczach pewnych na tyle, na ile w nauce są pewne. A w nauce, nawet w matematyce, nic nie jest tak pewne, bo część dowodów się przeskakuje jednak. I nie mówię o twierdzeniu Gödla, ale są różne rzeczy takie, gdzie nigdy się nie ma... ale przynajmniej zbliża się do tego, jak może być. Więc apeluję o pewną powagę i o to, żeby nie próbować na siłę czegoś wygrywać. To dotyczy przede wszystkim opozycji, jeśli chodzi o uroczystości, ale dotyczy też rządzących, jeśli chodzi o to, żeby szybko coś udowodnić. Nie trzeba pewnych rzeczy robić szybko, trzeba robić dobrze i robić porządnie. Obym się mylił i oby jutro to przebiegło w godnej atmosferze, bo tylko taka jest odpowiednia dla tej wielkiej tragedii. A ja pozwolę sobie wspomnieć moje dość liczne rozmowy z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, jak był prezydentem, które były fantastyczną taką dawką obcowania z człowiekiem, który kochał Polskę i próbował to przekazać i tę swoją troskę o Polskę i o wszystko, co jest dookoła, przekazać rozmówcy i też czegoś posłuchać. Coraz mniej jest takich rozmówców. Będę to wspominał zawsze z ogromnym sentymentem. I na koniec powiem, że dzisiaj zajrzałem do telefonu i stwierdziłem, że nie wykasowałem żadnego telefonu spośród tych, które miałem ofiar katastrofy, a miałem chyba z 70. Wszyscy są wciąż w moim telefonie, tak jakby w tej pamięci, żeby ich nie spychać gdzieś do takiej przeszłości, z której nie ma powrotu. Że to są ludzie, którzy są wciąż w naszym życiu obecni. Dziękuję bardzo.